Psy to nie istnieją na tym serwerze. Psy nie istnieją. Nie istnieją. Co on kurwa robi? Jak bomba pierdolnie. W więzieniu. Poznaniak i samu mieszkasz w Poznaniu, jak tak to przyjedziesz, to Wyszczykowa albo się spotkamy w Poznaniu, 4 złote. No i kurwa, nie wierzę. Poczymy jak bomba pierdolnie. Zrób to sam, dobry wieczór. Poznaniu. Dobry wieczór. Do ekipy budowlanej 50 złotych. I chuj. Dziękuję bardzo, ekipo budowlana. To nie jest fajne RP, to jest brak RP. Tu nie ma RP. Zacz, spaliłem laka. I pan jest psem? Bo od 7 dni dzwonię i wjechałem motorem, bo myślałem, że tu jest parking. Kurde, się pomyliłem. No pan zabiera tego rzęcha, no bo na złą przytopie. No ale 3 dni czekałem i co teraz? No to 3 dni minęły, no. I kto mi teraz odda ten czas, który tu spędziłem, proszę pana? I za opony mi wisicie. Ale nie tym razem. Bandytów łapać, a nie kurwa, nie odbierać zgłoszeń nigdy. Dobrze, to ja tutaj pana zakuwam, panie bandyto. No mnie kurwa zakuj. Dobrze, proszę pana. Poczymy jak bomba pierdolnie. Chciał pan coś zgłosić? Tak, nienawidzę was kurwa w chuj. Wysrane na dziś, haha. Nic nowego, na mnie to. Nienawidzę tych kurwa policjantów na tym serwerze. I tutaj gdzieś stąd ruszali zawsze. Teraz jeszcze do lekarza, muszę. Nie wiesz, że. Jadę, kurde, czekaj, żeby ręka była. Mam go. Nowy wspierający, witam. Ja pierdolę. Co pan tam na autostradzie zrobił? Wypierdolę! Już! Skąd on się kurwa tu wziął? Skąd on się tu wziął? Ja tu chciałem sobie zajarać marihuany, żeby mi nie bolało. Się tu wziął? Ja pierdolę.
Co to za gość? Gdzie jest ten chopper pierdolony? Gdzie jest, kto go kurwa? Kto? Po pierwsze, skąd się wziął kurwa gościu na skuterku? Po drugie, kto mi zajebał? No już mnie mają. Dobry! Kurczę, dajmy maskę, proszę pana! Pan zajmuj się, kurczę. Dobra, chuj. Cała maska, chciałem żółtego odciąć. Właśnie zajmij tą machę. Spokojnie mi założyli na łeb! Dzień dobry! Znowu pan. Kto? Pan dycha chyba. No postrzelił mi jakiś gościu, widzi pan tu? Ale przeszła na wylot. Duper postrzelił pana. Postrzelił jakiś gość, chyba tamten. I zemdlałem. Tamten? No, tamten gość chyba. Kapcie go. To błąd. O Jezu, zaczyna mnie boleć. Ale pan ze mną idzie. Zaraz telefonem się zajmiemy. Czyli plaster wystarczy, przyszła na wylot. Tamten gościu to był. Zszyć trzeba. A ja żółtego chciałem odstrzelić, kurwa. Poradzę sobie, poradzę. Wezwijcie jednostkę medyczną. Będę osobnie postrzelony na kulę na wylot. Może pan dycha idzie pod Taurusa i pan czekuje na ratownika, dobrze? Dobra, gdzie jest Taurus? Tutaj, za ogrodzeniem. Skąd on się, skąd się... Spalona akcja to jest raz. Kurwa, butelkę wyrzuciłem. Po czym jak bomba pierdolnie. Samą siemaną mam problem z HIV-em, jak wiesz coś na ten temat. Panie Wilk! Zabieram HIV-em, wchodzę i wyskakuje mi, żeby jakiś folder ptak.sm coś takiego. Co sobie na strzelałeś do mnie! 4 złote. Co kurwa? Wszystko widziałem! Ten pan szedł do pana? To jest on na motorze w gościu do mnie strzelał! Czy pan jest pewien, że ten pan w białej kurtce szedł do pana? Gościu na motorze do mnie strzelał, a tylko jego tu widzę. Dobra, pan kadet przedstawił mu prawa, Miranda. Gdzie mam iść? Tam mam iść, pod auto. Pod Taurusa. Pod maskę Taurusa. Przedstawcie mu prawa Mirandy. Ale tak, ma pan prawo zachować milczenie, wszystko za pan. Ale przedstaw się. Jestem Luczy rekrut, numer znaki 702. Ma pan prawo do zachowania milczenia. Wszystko, co pan powie, może zostać wykorzystane przeciwko panu w sądzie. Ma pan prawo do... Przyba, pokazu, może wody? Oraz przy picia, jedzenia. Ma pan prawo... Nie, chyba jest okej, okay. Trochę szczypie mnie. Ja wiem, apteczka, jeszcze z bagażnika i pana patrzę prowizorycznie. Czy zwrócił pan swoje prawa? Zrozumiałem, ale ja jestem niewinny, ja nic nie zrobiłem. Chuj chodzi. No zastrzeliłeś mnie prawie! Kurwa, nawet pistoletu nie mam.
Spokojnie, pan. Pewnie wyrzuciłeś gdzieś. Kurwa, jak strzypie. Strzypie mnie przez ciebie, kurwa, bandyto, ty jebany. Nie strzypie, bo ja się wypierdoliłem. Zobacz moje oko. Oaj, mi kurwa narobiłeś teraz, Strzypie mnie. Ja jedę. Pan Patterson się nie rusza. Ja za niewinność nie idę siedzieć, pierdol. Strzypie. Niech się pan nie rusza. Ciekawe skąd pistolet miał, bandyta. A może policjant do ciebie jakiś strzelał, co? Nie ma policji na wyspie. Nic niemożliwe. A ja jestem szeryfem. No to może szeryf do ciebie strzelał. Zaczyna boleć. Zgłaszam. Potrzebę jedną wózkę medyczną, który ktoś miał wezwać. Ja pierdolę. Po co ty do mnie strzelałeś, gościu? Osoba postrzelona, rana poszła pod sutkiem na wylot. Jedna osoba jest zakuta, prawdopodobnie ona go postrzeliła, tak zeznaje pan postrzelony. Ja nie strzelałem do nikogo. I strzypie! Aktualnie zajmuję się panem radnym. Dobra, niech się pan odwróci, a pana przeszukam. To pan niech nie przeszukuje, ja jestem niewinny. Mogłeś wyrzucić. Nic nie wyrzucałem, ja jestem. Ale mnie bol, co ty mi narobiłeś, kurwa! Jesteś nienormalny! Ja pierdolę. Kadet, weź tutaj, weź tutaj. Ale po jajach to mnie weź tutaj, tutaj musisz rozłożyć tutaj plan deka, żeby pan radny się położył. Ty, ale patrzcie się na niego, bo mnie po jajach skończył. Skąd się tam wziął? Tutaj, tutaj, na masę. Jeden, nie umiem dać ci głośniej, jest... Dobra. Muszę bliżej podejść, bo... Rozłóż tutaj przed tym... Możecie mnie jeszcze odkuć? Już. Dobra. Był kiedyś pan postrzelony? To nie raz. Napierdala. Nerkę wycinali. A wy będziecie też musieli nerkę wycinać? Nie. Pan to zapewne ma już tylko jedną nerkę. Nie, dobra. Ja mam dwie akurat. Dobra, pan się położy na tą folię. Tu! No tu jest folia rozłożona, pan legnie, muszę pana opatrzeć. Dobra, powolutku. Tak, powolutku. Bez pośpiechu! Kurwa, prawie mnie przewrócili. No pan się kłania na tą folię. Już spokojnie, tak nie umiesz szybko, przecież jestem postrzelony, proszę pana. Mamy tą jednostkę medyczną, leci? No nie wiem, no ktoś miał wezwać, no. Ktoś tam mówił. To pan na motorze, kto to był, nie wiem, kto to był. No i uwierzyłeś mu, że wezwie? No, ale to był szeryf na motorze. Przestaje rozwijać. Jezus, jak to szczypie! Jakiś auto jechał w pobliżu. Te kończaki w klawkach są najlepsze. Chciałem się zapytać, czy ktoś ma naprawkę z was, a nie, kurwa. Wszystko zwolniło. Kadet. Coś oskójcie, bo wiesz, co było. Dobra, wzywam jednostkę medyczną jeszcze raz. Rozkujesz się mnie? Miał coś przy sobie, czy nie? Ja nic nie miałem przy sobie, byłem nic niewinny. No. Nie pytam się ciebie. Kadet. Wyrzucił! Nic nie wyrzuciłem. Miał coś przy sobie? Z drugim panem, to ten pan do niego strzelał? Nie, ja przeszukiwałem. Pan w czerwonym... Chyba on! Na motorze był, to on chyba. Ale szczypie. Zrobiliście test na obecność prochu? Nie. 248, proszę zrobić test na obecność prochu na rękach tego pana w białym. Czy jest... Zajemnie. Czy to on strzelał?
patrzcie, sprawdzajcie sobie, może mnie rozkujecie. A pan się odwróci. Ma pan apa w noc, bo się ciemno tak, robi. Tak, tak, już panu, już chwilę, już tutaj, musiałem panu rano opatrzyć. Opatrzyłeś, nie? To... A nie zastanawia was? Tak, opatrzona, już nie krwawi. Sam? Bez auta? Pierwsze strzelanie, kurwa, nigdy się nie strzelanie. Te rzeczy, które są związane z zeznaniami osoby poszczelonej. Przeprowadzimy taką czynność nie dlatego, że chcemy pana rozstrzelać albo wpakować na dożywocie, tylko sprawdzić i wyjaśnić sytuację. Czy nie będzie pan prawdy na rękach całkowicie w ogóle najśmieszniejsze ze wszystkich jest to, że skąd się wziął gości na motorze? Szeryf na to pozwoli, bo to on prowadzi tutaj czynności jako główny szeryf. Szeryfie, tak. Wspaniale. Panie szeryfie, 246, co z tym robimy, z tą sprawą? Nie ma żadnych proków na niego tak. Ciele, to więc trzeba go wypuścić w jakimś razie. To może zlecił to! Tak, może tak, zlecił, zaraz sprawdzimy, proszę pana. Dobra, proszę pana, rozkładam pana, czy ma pan coś ostrego, co może mnie zranić? Nie jestem. Wspaniale, proszę pana, ja pana rozkuję, będziemy porozmawiać o panu szczerbanym, fajnie? Dobra, proszę pana. Rozkładam pana, ale prowadzimy mogę dalej. Mogę spróbować wstać? Żadnych złych... Tak, już panu pomóżcie panu tutaj wstać. Ja mam zajęte ręce. Już zabierę pana po te bar. Dobra, w porządku. Pomogę panu wstać. Dawaj, op, dobra. O, super. Oj, ciężko, ale jakoś to daliśmy radę. Niech się pan tutaj oprze o samochód najlepiej. Dobra. Ja pierdolę, co ja mu zrobiłem? Panie obywatelu, czemu pan uciekał przede mną, jak panu mówiłem, że pan... On uciekał, to coś zrobił! Mi się wydaje, panie władzo, że... Ja pierdolę! Pan to weźmie tą wodę i tabletkę, pan popije. No, a to jest na pewno apa w noc, żeby nie był w dzień, bo nie pomoże. To jest uniwersalna tabletka, która pomoże panu w każdych warunkach. Okej. O każdej porze. O, faktycznie pomogło. No. I pali pan? Nie. Pan nie zabija. Ja też nie. Takie nie pytanie mam. Kłaczek. Długo to mnie będzie trzymać ta tabletka? Nie wiem, no. Najbliższe 16 godzin. O, to świetnie, to może się wyniży. Ja chciałem powiedzieć to, co pamiętam. Jechałem na motorze i dwa chopery mi zajechały drogę. I nagle zobaczyłem gościa do góry i dostałem postrzał i tam wylądowałem. Ale od kogo dostałem, to nie wiem. Ale tylko on był, jak się przebudziłem. W gwizdaniu. Miałem taką furię. Ten fart, no wypuśćmy go, niech sobie jedzie w swoją stronę. A on nic nie wie o tamtych motocyklistach dwóch? Nic, proszę pana. A jak był ubrany ten, co do pana strzelał? No, pan... nie wiem, kto do mnie strzelał, się, że on. Ich było trzech. I pan nie pamięta w ogóle ubioru? Pana strzelał napastników? Nie, w życiu. Jakie znaki charakterystyczne? I motory. Motor zajebał. Motor zajebał, jedź. Dobra, jedziemy. Dobra. To możliwe, że było. Widzicie, co się stało? No nie mogę. Czemu koszyka nie wyjąłeś z tego motoru? Bo jest policjantem. Dobrze. Zaraz pana ratownicy medyczni pana wezmą. Więc mówi pan, że nikogo pan... Nie pamięta pan, jak byli ubrani. No, mówię, byli ubrani w motory. Proszę pana. Ma pan może jakichś wrogów, którzy chcieli pana, nie wiem, zranić? Moją było. Co słyszałem o tym. No, suka ciągle mnie pozywa, no. Alimenty? No i ten, i chce miliony jakieś tam. Przecież ja nie mam. Skąd? To panie da 2000 kolumbijskich pesos. Ona nie będzie wiedzieć, jaki to jest przelicznik nawet. Czy ona nawet nie wie, co to jest euro? No dobra, no to tam w Ameryce to mało ludzi, co to jest euro chyba. No ale wiesz, ona ta moja była to taka ameba, że ja pierdolę, ja to może nie jestem rozgarnięty, ale ona to debilka. Rozumiem. Wolałbym być 3 razy postrzelony, niż z nią spędzić jeden kurwa wieczór. Zrobi miejsce, bo helikopter ląduje. Kto? O chuj.
Wygląda jak ten, jak Waszka. Waszka kier. Będzie pan leciał tym. Ja? Tak, na szpital. Muszę się pana zająć, fachowcy. Ja tylko zatomowałem krwawienie i podam panu tabletki. Dobrze, to, z tym panem mam lecieć? Tak, tak, tak. Dobra, co się dzieje? Pan opatrzony pod sutkiem, został opatrzony, czy no opatrzony, no, że dali opatrunek, żeby rana nie krwawiła, został tabletki przeciwbólowe. I już nie boli. Lena jest na wylot? Lena jest na wylot? Tak, na wylot, na wylot. Dobra, to proszę pana za mną. Pan go bierze, pan na szpitalu. Tylko kaszel mi został, do widzenia! Dziękuję, do widzenia. Widzenia! Kurczę, nie uwierzy pan, ale mnie postrzelił bandyta. Jak to bandyta? No i było dwóch i trzech było ich. To ile w końcu? 23? Dwóch i trzech, proszę pana. No dobra. Jakoś damy radę. Ale już jest okej, bo to pod sutkiem przeleciało, nawet żeber nie połamało, proszę no, pana doktora. Pod sutkiem, proszę pana, no ale... Ale ciekawe, czy celowali w sutki. I tak, muszę pana obejrzeć, zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, bo od kuli mogły pójść jakieś odpryski, wie pan, i pozostać w pańskim ciele. Zobaczymy. Oho, w ten sposób. No. Ja muszę jakoś ekstra za ten tip-topter zapłacić, czy...? Nie. To po prostu była dla mnie wygoda, żebym szybciej po prostu się znalazł na wezwaniu. Gdyby policja tak działała. Okropne. Jak działa, proszę pana? To dupy. Czemu do dupy? Prawie mnie zamordowali, wykrwawiłem się, dostałem fury gwizdania i dopiero przyjechali. Jak oni służyć, chronić i pałować? No właśnie. I oni tylko od pałowania. Motor im ukradli na służbie przed chwilą. Znaczy, słyszałem właśnie coś tam na radiu, że mówili, że ktoś pomyśli. Proszę pana doktora, i policja jest taka, że ja mówię, bo ja się na medycynie znam, bo ja oglądam reklamy. I mówię do nich, że up, up not, bo się ściemnia. A oni mi dali taką ogólną. I macie tu radio? Tak, mamy. A hi-fi? Jeszcze raz? A czy macie hi-fi? No mamy. Na jaki szpital lecimy? Tutaj lądujemy, proszę pana. Już tutaj, chłop. A ten... Ja nie jestem ubezpieczony. Ja to? Dziękuję bardzo. Dobra, pomagam tutaj panu wysiąść. Biorę pana pod pachę, a pan pójdzie ze mną. Wie pan, że pierwszy raz leciałem helikopterem? Tak? Jak wrażenia? Super było. A to w sumie bardzo miło. Bo ja niedawno zdałem w sumie. Prawo jazdy na helikopter? Tak. O, dziękuję. Mam sobie wyobrazić. Ja mam licencję pilota, a jestem jeszcze praktykantem. Pan pomóc. I praktykantem? No! Przecież mógł mnie pan zabić. Nie no, co pan? Jak ja doświadczony praktykant jestem, tutaj proszę. Wejdziemy sobie. Dobra. Pan się ułoży ładnie na tym, na... no, łyżeczku. Dobra. Gdzie on jest? Animacje. Gdzie są kurwa leżenia? Nie w tym szpitalu.
Boli pana bardzo to tak? Już nie, po tej tabletce przeszło. Moment, bo mama dzwoni. No, będę później. Ja bym prosił, aby pan odłożył telefon. Dobra, już odkładam. Superka. Dobra. Będę musiał niestety panu zdjąć ten bandaż, który założyli panu policjanci. Chał tylko na ten. Dobrze, nie ma problemu. Ale spokojnie, zaraz założę nowy. Nawet nie krwawi, wygląda jak nowy. Co jest? Co to za dźwięki z tej sali? Gdzie wy jesteście? W szpitalu gdzieś jest te dziwne dźwięki. Ty, a może ja nie mam krwi, jak to nie krwawi? W środku szpitala? Nie no, każdy ma krew, proszę pana. A może ja mam mniej? Może mam pewnie. No, chodź demon. Ale kto jest w szpitalu, bo on 4 osoby dawał? Demon, dawaj. Boże, to nie wiem. A macie ten krew na przykład do picia, bym wypił? Mamy, ale to nie jest krew do picia, tylko proszę pana, to się wiesza na takich specjalnych wieszakach. I jeżeli, że tak powiem, pacjenci mają deficyt w krwi w organizmie, no to się wtedy podłącza takiemu pacjentowi poprzez wenflon. I to podaje pan doktor Zyniak? Bo pan mówił o wieszakach. Ale nie było coś. No taki wieszak, ale ten wieszak stoi i nic nie robi, także nie wiem. No to właśnie mówię, czy doktor Zyniak, czy to jest ten wieszak. Doktor Zyniak też nic nie robi? No stoi i nic nie robi. No to możliwe, że to on. Kurczę. Znam tego doktora z tego. Ja pierdzie. O, ze mną. Krew pan zobaczył? Proszę pana. Zemdlał. Może pan go podnieść? No krew zobaczył i zemdlał. No, mógłby pan te? Halo. Mógłby pan tam głośniej zawołać kogoś? Z opieki medycznej, prosiłbym. Pan ma uczulenie na krew? Nie, to nie przez krew, proszę pana. Po prostu się mocniej piznąłem przez przypadek o te łóżeczko. No ładnie, ja myślę, że doktor ten, na krew ten. Nie, proszę pana, krew to ja widziałem wiele razy. Na pewno nie przez krew. Kurde, dziwne. Tak co leżymy? Co tam u pana? A, nogi w sumie. Ma pan dziewczynę? W sumie to nie. A siostrę? Nie. Szkoda. Czemu? Bo byśmy mogli mieć razem dziewczynę. Nie no, ja nie Kazi. Ale nie, to pan by tylko ją karmił, z nią mieszkał, a ja bym ją całował. Piznąłem się o łóżeczko i się wywróciłem. Co tu się odjebało? Wyjebał się. Co to znaczy się wyjebał? Przewrócił się tak do tyłu. Tak jeb i leży. Ty, on chyba zasłabł. Nie wiem, zobacz. Nie, coś się odzywał, wiesz? Ja pierdolę, ale jazda. On nie. To ma albo drzwiami oberwie. No, to jest taki niefart, no. On to taki słaby, ci powiem, panie dobra, doktorze. Podniosę. Dobra, zobaczymy, co z nim. Ty to zrób, ja idę, no, idź, psycholog. Idź. A ty jesteś psychologiem? Ty masz psychologa? Tak, jestem psychologiem. Co? O ty kurwa, to się musimy zgadać. Mam intencje. Tu mamy do pogadania, bo ja pana szukałem. To niech mnie zatka. Nie? Nie, psychologa? Czekaj, pomogę ty tylko panu i czujesz, potem... Kurwa. No git, naprawdę jest wszystko dobrze. A że to jeżeli pan zaraz ma pójdziemy na szale i ten, pomogę tutaj panu i gitara. A co ty się przypierdoliłeś? No tutaj pierdolnąłem kurwa taki brzuchem i nie zgiął w pół. Bo się, no za bardzo się rozpędziłem spod tego stoliku, no i nie wyhamowałem, no. Albo drzwiami oberwiesz w ryj i padniesz. No ja albo tak cię mam. Kurwa łóżko zegnie, to człowieku weź ty się ogarnij. Ja się cieszę, że pan helikopterem nie zasłab, bo ja tym głównym to nawet i latać nie umiem. A to on pana helikopterem wiesz? No. Tak. A ty masz licencję? Mam. Kto ci wyrobił? No jak to kto? Brody. Kurwa, ten to zbyt rozrzutny tych licencją jest. To lecieliśmy cali i zdrowi. To dobrze, to dobrze. No co tam u pana? A u mnie wszystko w porządku, samochodzik kupiłem. Ja też taki luksusowy Emperior za 25 tysięcy kupiłem. O kurwa. Luksus taki, kurde, powiem panu. A pan zaszalał. Można ten telefon podłączyć, jak się ma ten, przejściówkę.
A co pan gada? Naprawdę. Nawet ja chyba u siebie takiego nie mam. Ja normalnie przejściówkę do zapalniczki. I ten, i normalnie jest ładowany. Panie, a jakby tak wymontować z pana i do mojego wsadzić? Ale to by... To... Miał jeszcze jeden? Nie, nie ma co, bo ja to z Alibaby kupiłem. A, rozumiem. No proszę pana, pan też jest w takim stosunku z policją jak ja? Zależy, z którymi. Ze wszystkimi? Jedni są spoko, a drugie to są kurwy. Ja też ich nie lubię. Ale naprawdę, z niektórymi się idzie dogadać, niektórzy są naprawdę w porządku. Ale to niektórzy dosłownie. Ale jednostki porządkowe to jednostki porządkowe, trzeba lubić, szanować i tolerować. I ja to nawet nigdy się zgłosić nic nie mogę, bo oni zawsze w chuje lecą, nigdy nie odbierają ode mnie telefonu. A jak mam być szczery, to akurat na dzwoneczek to rzadko kiedy reagują. Bo to są psy jebany, okropni ludzie. No. Mnie gość postrzelił i motor ukradł. O kurwa, no. Ale policjant? Nie, motor policjant, ale gość nie. Mhm. Czyli pan tutaj po postrzale leży, tak? No, tam strzelił, przewróciłem się i obudziłem się w furii gwizdów i zacząłem gwizdać. Szczerze powiem, co dziwne, to rana pacjentowi nie krwawi, nic się z nią nie dzieje. Żadnej tętnicy nie uszkodziło. Może pocisk zatamował krwawienie. No nie, bo rana jest na wylot. O kurwa. No właśnie. No jak oddycham, to mogę nosem, ustami albo dziurą. Ja nie wiem, o co mi chodzi. Ten pocisk, że się rozgrzał w locie i od razu ranę zasklepił. To co, można? Sztos? Sztos jak chuj. Pierwsza taka akcja na wyspie, słyszę o takim czymś. Czy ja może dostanę za to jakąś nagrodę? A to musiałby pan z policją gadać. A, i wiadomo, to z nimi nie ma co. Mogę panu dać hamburgerka. Chętnie bym sobie opierdolił, ale czy mogę tak teraz w trakcie zabiegu, czy... Bo boję się, że se nakruszę do dziurki. To zależy od pana, który wykonuje zabieg. To ten nie, bo zemdleje. Ja pan nie gada, głupat. Pan się wyjebał jak dumi. No kurwa, łóżko zajebałem, no już mówiłem. Może tobie hamburgerka dam. Ja wam powiem, proszę pana i proszę pana, że jest tak. Z tym wypierdalaniem, bo ja wiem, co pan ma. Pan ma więcej żeńskiego hormonu, wie pan? A to... kobiety się wypierdalają? Zdecydowanie częściej. One, amerykańscy naukowcy udowodnili, że kobiety wypierdalają się 17 razy więcej niż faceci. No i kiedyś chciałem podejrzeć, czy to jest taka prawda. No i miałem taką dziewczynę za pieniądze, miałem. Bardzo przepraszam. Miałem taką dziewczynę za pieniądze i zostawiłem ją samą w pokoju, mówię, idę do sklepu. No i drzwi zostawiłem uchylone i patrzę, ona kurwa raz za razem się wypierdala na lewo i na prawo. Chyba, żeby normę nadrobić, bo cały dzień się nie wypierdalało. Ja bym chciał jeszcze jedną sprawę wytłumaczyć. Pan do niej nie mówi pana, tylko Kałasznikow. Dobrze, panie Kałasznikow. No i od razu wygodniej się. Pan jest Kałasznikow z Rosji? Z Rosji pochodzę, tak. Mój dziadek AK-47 wynalazł. Co ty, a masz jakiś dostęp? No nie, no dostępu nie mam. Dziadek w Rosji. Nawet nie wiem, czy żyje, bo dawno nie odwiedzałem. Ja o nim oglądałem dokument na YouTubie. No, dużo jest. Fajny ten dziadek taki. To ziomek tego, Stalina był. No jasne. Tam Stalinem w bierki grał. O obozy. W bierki i w te, i w kalambury, który kraj będzie umierał ten, klęskę głodową będzie przechodził. O, to jest to. Wypadł na Ukrainę, no. No niestety. Znam się na historii, bo to jest jedyne, co mnie obchodzi. O, to dobrze. Mówię. Honor i historia, ta? Nie, dziura w klatce i historia. A, dziura w klatce, no może być. Ważne, żeby się nie nasypało okruszku z hamburgerka. O, to bolało. Co to było? Co to było? Co? No to takie piknięcie było. Myślałem, że pan mnie podrywa. Komar pana ugryzł. Uszczyp pana. Aha, ja myślałem, że pan mnie ten klepnął. Dziwnie. Nie no, co pan?
Nie klep pana, bo jak pan ciebie klepnie, to znowu przytomność stracisz. Tak, to się wyjebie znowu, ja tak nie chcę. Mi się wydaje, że pana wystarczy przestraszyć, pan się odwróci za szybko i pan zemdleje. No pewnie tak jest. U pana błędnik szaleje. Możliwe, możliwe bardzo. Ja się zapytam pana, czy pan się lepiej czuje, czy wszystko jest gitara teraz? Czuję się jak na wakacjach. Tak? No. To super. Mister Kałaśników. Tak. Bo ja mam do ciebie sprawę. Jaką? Bo się dowiedziałem, że pan nie ma tutaj ubezpieczonka. I co z panem zrobimy? No jak pan nie ma ubezpieczonka, no to fakturka. No bo pan taki zajebisty jest. A ja mogę coś ogarnąć, jakby trzeba. Ja nie jestem, bo ledwo co szedłem. W sensie, no coś mi się popsuło z radiem, poczekaj. A ty, Teodor? No ja właśnie skończyłem w sumie jakby operację i zaraz będziemy szli. Znaczy będę szedł z tym, także. A tak z czystej ciekawości, ile tobie wyjdzie? Zależy co było robione, to mogę panu podliczyć. No to podlicz po prostu, w sumie ani nie było pocisku, ani nic, no po prostu opatrunek był już zrobiony na miejscu przez policjantów. Czyli tylko zdjąłem opatrunek, zdjąłem... był zakładany, tak. Zastrzyku i znieczulenie. Yep. No jeden mnie bolał, to jest zniżkę. Dobra, to zaraz panu podliczę. Tak, jeden pociął komarę. Co mówisz? Mówię, że jeden zastrzyk pociął takiego komara. A, no to zniżkę dla pana policzę. To wyniesie pana około chyba 10 koloczków. O kurwa, bo czy ja tyle kupy zrobię? No, musi się pan postarać. 10 złotych. Ma pan te burgera gdzieś? Tak? Mam burgera, mam. Zjem i wystręb od razu. Mogę panu dać od razu. To z głodu, przepraszam. Proszę bardzo, burgerka. Pan sobie w szamie. Co jest, kurwa? Co było? I czy mogę stać? Jasne, jasne, pan może sobie usiąść. Jak tam przeciwbólowe działają cały czas? No dali mi jakąś 16 godzinną czy coś tam. O kurwa. No te! Chuligany, policjanci, przepraszam. A pan noc na dzień, tak? Właśnie nie! Oszukali mnie, dali mi buprom. O kurwa. Agenty. Jeszcze tylko mam prośbę, czy by mógł pan sprawdzić, czy siaki jakieś mam na plecach, bo coś czuję delikatny ból. Pan weźmie rączki do góry, to zaraz zobaczymy, czy tam wszystko w porządku. Przyjrzyj się panu. Już moment, ja mam ciężko podnieść, bo zakwasy mam. A, rozumiem. Okej, udało się. Widzisz coś? I marsjankę bym chciał jeszcze. O kurwa. To z cebulą było? A łaskotki pan ma? Nie mam. Nie straciłem czucia, kiedy dostałem klapsa od taty. O kurwa. No tata mi dał klapsa drzwiami. No, ten jak klapsa drzwiami dostał, to też pan... No, ale ja dostałem drzwiami w twarz. To się nie liczy. No, ja dostałem w plecy. To jest inne. No, w sumie. No, pan stracił tylko czucie, a on stracił prawie twarz. Od czego się śmieci? No, może od tego, jak mnie postrzelił, upadłem. No, możliwe. Albo jakieś odleżyny za długo. Może pana się zajmowały. Nie no, czy... Nie, długo nie leżałem. Ja se robię. Ja robię. Nie no, dobra, to... Dostałbym marsjanek? Jasne, no, jasne. To... Czekaj, wezmę tylko maść. Mogę się ubrać? Jeszcze pan poczeka, no będę smarował pana maścią. Mamy marsjanki, nie? Mam mało HP. Jasne. Znajdziesz coś tam w szafetce. Udało się, znalazłem. Dobra, gitarka. Ty poprosił. A nie, policji tu nie lubię na serwerze. Serio, jest mało i fuj. Dawajcie mi to chłopie. Mogę panu od razu też wodę dać. Ja mam. Akurat mam przy sobie. A, to dobrze. Dajcie mi kurwa HP. To co? Ty wystawiasz fakturkę, czy ja mam pana podliczyć? Ale nie będę kłamał, jeszcze się w pełni zdrowy nie czuję.
A pan, jeszcze? Podle, no ale to może tabletka jeszcze nie zadziałała. Podlicz pana, ja tutaj panu dokładnie dosmaruję. O, chyba tabletka wjechała, lepiej? Bo kurwa w barach miałeś wydało. Pet Bull na nazwisko, tak? Tak, Pet Bull. Dzisiaj się źle czuję strasznie. Nawet. Tylko niech pan tam za dużo nie dodaje, nie? Spokojnie. Tak jak się umawialiśmy na dziesiątkę, odsuń się. Bo ja ten, bo jeszcze oberwiesz tym rykoszetem. I znowu zemdleje pan. Otóż to. O, ładna faktura. Ja pierdol. No. Mogę nie się ubrać? Tak, proszę bardzo. Te marsjanki to tak już z mojej kieszeni panu dam. Bardzo dziękuję. Nie podliczałem ich. I mogę iść? Jasne. Ale oczojebna kurteczka. Jak pan się lepiej czuje, ja już dobrze się czuję, bardzo dobrze. Dziękuję za pomoc. Fajowa. Kiedy mogę na siłownię wrócić? A w sumie to tak po dniu lokalnym. Pan jak wróci, to będzie dobrze. Niech tylko się szwy zasklepią, w sensie rana. Okej, nie ma problemu. Którędy się wychodzi? A zapraszam za mną. Jakby coś się działo, to prosimy o kontakt. Pan przyjedzie na szpital albo coś. Dobrze, będę dzwonił telefonem. Dzwoneczkiem ponapierdala. Ktoś się znajdzie. Okej, dobra. Duży wyjście. Nie mogę otworzyć. Od razu lepiej. To miłego dnia. Do widzenia. A gdzie jest ten psycholog? Zajęty aktualnie na rozmowie. Dobra, to ja poczekam, może. To ja się zapytam. Czy tego taksówkarza. Ty co? No dziesiąt. Jaką masz furę? Szukaliśmy taksówkę. O kurwa, zaskoczyłeś mnie. Gdzie panu stało, że pan na szpitalu? Kurwa, długa historia. Typ mnie postrzelił pod sutek. Czemu pan wygląda jak jakiś Chińczyk? Bo miałem misję. Ale to zaraz o tym pogadamy. Podjedźcie jakimś autem. Razi psytelo przynajmniej. Ja nie mam auta. Na Facebooku 10 zł. Ja bym chciał robić na Facebooku. Ja bym chciał. Ja się umówiłem z tym, jak on się nazywa? No wiesz jak, nie? Medykiem? Z psychologiem. To medycy to psychologowie. Dobra. W ogóle, tylko, że ja nie wiem kiedy on będzie, wiesz? Zapytał się kiedy będzie i podjedzie w jedno miejsce. Ja do szefa dzwoniłem, tyle czasu. No ale no jak mam odebrać, jak jestem postrzelony, wiesz? Widziałem, że dzwoniłeś, a nie mogłem podciągnąć. No ja kurde byłem na siłowni, na komendzie i tutaj. Kurde, czekaj, to ja się wpiszę może na listę, wiesz? Nie. Proszę pana, czy mogę się na listę wpisać? Na listę odnośnie czego? I psychologa. No to już zaraz się dowiem. Był dzień na tak. Dej jak dycha. Na dole jest kolejeczka do psychologa. A długa jest ta kolejka? Jak tak liczyłem, tylko oczkiem przelatując, to z 5 osób jeszcze siedzi. To ja podjadę sobie z chłopakami po auto i ten. I przyjedziemy. Nie ma problemu. Akurat, no trochę. Może się zwolni, nie akurat. Do widzenia. No.